Techno, rock, grunge, pop. Gatunków muzycznych jest niezliczona ilość i nadal ich przybywa. Festiwal Nowe Brzmienia, Nowe Media ma za zadanie pokazać uczestnikom, czym jest muzyka i co tak naprawdę można dzięki niej osiągnąć. Kutnowski Dom Kultury zaprasza serdecznie na drugą edycję tegoż festiwalu. Zaczynamy od koncertu Nosowskiej. Jest to główne wydarzenie w tegorocznym festiwalu. W kolejnym dniu, czyli w piątek, zapraszam Państwa na warsztaty muzyczne, które odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie. Prowadzić będą znani, mam nadzieję, Państwu Zbyszek Chojnacki i Łukasz Czekowski, czyli zespół Backspace. W sobotę zapraszam na warsztaty samoróbka, czyli każdy tutaj będzie mógł stworzyć indywidualnie instrument i poznać jego brzmienie i oczywiście tajniki prawideł dźwięków. Niedziela również nie pozostaje głucha. W niedzielę w Kutnowskim Domu Kultury organizowane będą warsztaty muzyczne, czyli takie podstawy tworzenia muzyki w komputerze dla młodzieży. Będzie również wystawa sprzętu dla gitarzystów. Oprócz tego zaplanowana jest taka strefa dziecięca, czyli każdy rodzic z dziećmi może przyjść tutaj i zobaczyć, jak powstają różne dźwięki, pobawić się różnymi pokrętłami, syntezatorami i innymi ciekawymi rzeczami. Z chaosu powstał świat, to i z hałasu może powstać utwór muzyczny. W galerii Markredo będzie utwór tak naprawdę z dźwięków zastanych w galerii Markredo, więc jest to coś innego, jest to coś ciekawego, bo każdy z nas będzie współtworzyć ten utwór muzyczny, który nam później z tego powstanie, z tych dźwięków zastanych w galerii, czyli szmerów, głosów ludzi, głosów z jakiejś kawiarenki, która jest właśnie na terenie galerii. Malowanie kojarzy się ze sztalugą, farbami i pędzlem. Jak widać, można malować również dźwiękiem. W wystawie interaktywnej instalacji partytura autorstwa Dariusza Makaruka, więc Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy Państwo uczestniczyli w mappingu 3D podczas Sylwestra. Mapping 3D też był autorstwa pana Dariusza Makaruka i tym razem podczas festiwalu pan Dariusz Makaruk zrobił wystawę, interaktywną instalację partyturę, czyli tutaj będziecie Państwo malować dźwiękiem obraz do twórczości Jana Tarasina. Zapraszam na festiwal Nowe Brzmienia, Nowe Media, który, jeszcze raz przypomnę, odbędzie się od 16 marca do 19 marca w Kutnowskim Domu Kultury, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie, jak i również w Galerii Markredo.